Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam Was moi drodzy w kolejnym informacyjnym filmie. Omówimy sobie to, co nam przygotowują twórcy w aktualizacji 0.9.5 i tym, co się pojawi na moment w 0.9.4. Także zaczniemy sobie od Ludendorfa. Ostatnio wspominałem Wam o tym okręcie. No i mamy teraz oficjalne potwierdzenie. Yy, niestety nie mamy tutaj żadnych szczegółowych statystyk, tak jak było to z przecieków. Yy, nie ma też informacji za co on będzie dostępny. Mamy tylko takie ogólne informacje, że nie będzie odbiegał za bardzo gameplayem od tego co prezentują niemieckie pancerniki. Będzie wyposażony w 12 380. Yy, będzie miał lepszy, znaczy kadłub będzie bardziej efektywny, jeżeli chodzi o, yy, czy tam będzie lepiej chroniony przed pożarami, o. Chociaż nie wiem, czy tu chodzi o pożary, czy o y, ogień przeciwnika, no ale mniejsza o to. Że to już akurat moja słabość języka angielskiego. Będzie miał hydro, będzie miał mocną sekundarkę i będzie miał torpedy. No ale tyle to już wiemy z y, przecieku w blogu czy tam z wygrzebania tych danych z gry. No i będzie premka niemiecka, także teraz widzę, że Wargaming dosyć mocno przywiązuje wagę do tego, żeby do każdej nowej wypuszczanej linii była od razu jakaś premeczka. No może to i dobrze, bo będzie można sobie robić kapitana na szósteczkach, a szóstki są dosyć przyjemnym tierem, bo można sobie w miarę bezstresowo klepać damage. No tu już nie będę się zagłębiał, nie chcę mi się tego tłumaczyć, bo pewnie trochę by to zeszło, ale będą również, moi drodzy, rakiety przeciwpancerne tutaj. I to z okrętów. No i teraz zmiany, jeżeli chodzi o aktualizację 09.5. To sobie na szybciutko tutaj zerknijmy. Zostanie przebudowany interfejs, jeżeli chodzi o misje, inne zadania, takie tam rzeczy. Będzie to wyglądało następująco, niestety powiększyć tego nie mogę. ja także, o, chyba, że. O, może tak, może tak to. Powiększę. Nie, tu chciałem. Może tak to powiększę. Także widzicie, że mamy informacje konkretnie co do wygrania, w jakim trybie jakie tjery, teraz będzie to bardziej czytelne, nie trzeba będzie klikać, szukać nowe dyrektywy hmm, będą, znaczy, um, kolejne dyrektywy, które będą się pojawiały, będą również umieszczone w tym samym ekranie, nie będzie oddzielnego przycisku. No i tutaj mamy jak to mniej więcej wyglądało fajnie, czytelniejsze, także spoko. Będą zmiany w zbrojowni, nowy interfejs dostaniemy. Tutaj widzicie również, tutaj się pozmieniało. Podoba mi się ten minimalistyczny styl, jeżeli chodzi o World of War, tutaj macie widzicie takie małe ikonki tutaj. Fajnie wyglądające nawet obrazki każdego okrętu, to mi się podoba. Tak czytelnie, prosto. Mamy informację o kolejnym rankingowym sprincie, o starciu klanowym. Więc tak, sprinty będą na 8 na 8 na 8 w dominacji, także już nie będzie wyścigu zbrojeń. I będą dwie tury starcia klanowego. Mamy y, zmiany również na mapkach. Widzicie, że operacje będą troszeczkę tutaj poprawione. Killer Whale, Newport, y, Raptor y, i na Rai. Także będą troszeczkę tutaj zmiany. Coś jeszcze. O, to jest perła w koronie w ogóle tego, co się tutaj wydarzyło. Y, dodatkowy, dodatkowa zawartość. Pernamenty kamuflaż stal dla Yamato Demoina Shimakaze będzie dostępny w zbrojowni. Kamuflaż będzie wam dawał standardowe bonusy. Rozumiem że standardowe bonusy jak na kamuflaża premium na dziesiątym tierze. Ale będzie was wyróżniał w bitwie pokazując wasze sukcesy w trybach zorganizowanych. 10 tysięcy stali mój Boże. Ja to chyba zostawię bez komentarza. To jest ironia sama w sobie i taki trochę sarkazm. Także już nie będziemy tutaj kopać leżącego. No Fenomenalny pomysł po prostu. No, wygląda jakby, nie wiem, zerwał teksturę, coś tego typu. No, zostanie dodany kamuflaż e, francuska marynarka dla Klebera, e, Victorian White zostanie dodany dla Goliata, Freedom dla Kalifornii, Nordic dla Agira i Siegfrieda. Pytanie, kiedy okręty będą dostępne i za co? Nadal nie mamy na to odpowiedzi. No i tamte mangowe rysuneczki to mnie akurat nie interesują. Ale e, najciekawsza sprawa teraz, moi drodzy, zmiany w legendarnych ulepszeniach. Tu sobie zerknijmy, bo to warto wiedzieć. Powiem Wam, że jestem rozczarowany tą informacją, która tu mi e, wpadła. Myślałem, że będzie tego więcej, że będą nowe dla okrętów, które ich nie mają, a tu mamy tylko kilka zmian. Mamy Yuyanga, Chabarowska, Ustera, Desa, Henryka, e, Kurfürst, Montana, Republika, Shimakaze. Tyle. No także troszeczkę tutaj jest e, Mało tego. Myślałem, że będą nowe legendarki, no ale to pewnie z czasem. No ale omówmy sobie tutaj, co się dzieje. Na Yu Yangu. Bonus do skrócenia czasu przeładowania głównej artylerii zostaje zwiększony z 10 do 15%. Zostanie usunięta kara na czas działania materiałów eksploatacyjnych. Zostaje dodana. Opcja, która nam wydłuża czas działania radaru o 20% i rozstawienie czasu dymnego o 20, czasu zasłony dymnej o 20%. No i bonus, który nam skraca przeładowanie. Yy, Torped zostaje usunięty, także tak, mamy szybszy reload, mamy dłuższy radar, dłuższy dym, ewentualnie zależy co mamy założone. No, jest to odwrotność w zasadzie, bo wcześniej była kara do tych, teraz jest w zasadzie bonus. No, i tutaj dym również szerszy, ale usunięte zostaje przeładowanie przyspieszone. Habarowsk, bardzo dobra zmiana tutaj. Kara za czy tam, czy obniżenie prędkości obrotu głównych wież zostaje usunięte. Zasięg zostanie zwiększony o 10% zamiast 8% w obecnej wersji. No ale zostanie za to skrócony czas działania materiałów eksploatacyjnych o 20%. Wooster. Tutaj mamy tak. Ulepszenie zostanie przeniesione z 5 na 6 slot. Wszystkie info, znaczy bonusy, które dawały nam, wpływały. Na zmianę czasu działania materiałów eksploatacyjnych zostaną usunięte. Zostanie dodany bonus, który nam skraca czas przeładowania sektora priorytetowego. Co jeszcze? Reduce the reload time of ship consumables, czyli no 20% skraca nam czas przeładowania materiałów eksploatacyjnych i doda nam wszystkich materiałów eksploatacyjnych po jednym. Także można sobie wziąć legendarkę zamiast nadzorcy, na przykład. I mamy trzy punkty do przodu. Desik z szóstki na piątkę. Także tutaj jest dosyć istotna zmiana. No i zostaje usunięta kara na czas działania radaru dozorowania, także będzie ten radar dłuższy. Heniutek. Heniutek ma tutaj tak. A czy skrócenie czasu przeładowania głównej artylerii zostanie zmniejszone z 12% do 10. No i zostanie również zmniejszony zasięg z 8% więcej na 5% więcej od bazowego. Także no tutaj dostaje Henry po dupie dosyć mocno. Kurfurst. Bonus do przeładowania głównej baterii zostaje zredukowany z 15 do 10%, ale zostaje usunięta kara na czas, czas obrotu głównych wiesz, także to mi się bardzo podoba. Szybciej się będzie kręciło. No, troszeczkę wolniej będzie strzelało, no ale coś za coś. Montana również zostaje po dupie. Skrócenie czasu pożarów będzie nie o 15%, jak było wcześniej, tylko o 10%. No i naprawka, naprawianie. Nie, czas trwania zalań, przepraszam, z 30 do 10, także dosyć istotna zmiana. Republika. Tu bardzo sensowny pomysł, moim zdaniem. Kara do czasu obrotu głównych wież zostaje usunięta. No i fajnie. To mi się podoba, bo wcześniej było naprawdę ciężko z tym grać. I Shimakaze, czas obrotu wyrzutni torpedowych już nie będzie o 80% wydłużony, tylko o 70%. Także no jakaś to zmiana jest. Także tyle jeżeli chodzi o nowości w 095. No i teraz sobie jeszcze przejrzymy, co nam szykują tutaj w obecnej aktualizacji, czyli 94. Daszki jeszcze nie oglądałem, ale zaraz sobie tutaj obejrzę. No i tak, moi drodzy, zmiana zapowiadana od jakiegoś czasu. Każdy jeszcze pytał 50 razy, kiedy to wejdzie. No to mówiłem, że w czwartek. No i tak będzie. I tak, Moskwa oraz Kirow będą zastąpione okrętem w drzewie technologicznym przez Newskiego Moskwa i Kotowski Kirow. No i Talin, Ryga i Pietropawłosk będą alternatywnym drzewkiem. Przy czym Pietro Pawłowsk udostępniony dopiero zostanie w aktualizacji 0.9.6, czyli musimy kolejny miesiąc czekać na nową dziesiątkę. Trochę długo. Moim zdaniem średni wybór. Nie podoba mi się takie rozciąganie tego w czasie. Będzie można zdobywać żetony. Będzie można wygrać... Y Piotr Bagration, nie wiem czy dobrze czytam, Oczakowa i Mikojana. Oczakow i Bagration będzie do wygrania najprawdopodobniej u mnie za jakiś czas. Aha, i będzie można je kupić za dublony. Port w noworosyjsku będziemy mieli, nowy porcik. Wygląda dosyć przyjemnie. Mnie akurat najbardziej interesuje oświetlenie tego portu, bo nie lubię portów ciemnych, zbyt jasnych, jakichś tam przebajrowanych, ale. Co najciekawsze bitwy okrętów podwodnych, moi drodzy, zawitają wreszcie do World of Warships na normalnym kliencie gry. Z tym, że będą one jako wydzielony inny tryb, gdzie będziemy mogli grać sobie na tierach maksymalnie, yy, znaczy nie maksymalnie, jedynie na tierach szóstych, także. Każdy będzie mógł sobie zobaczyć, jak się gra okrętami podwodnymi bez ściągania dodatkowej zawartości, czyli bez klienta testowego, bez supertestów i innych takich pierdół. Po prostu klikamy sobie inny tryb, tak jak kiedyś to miało miejsce z wyścigiem zbrojeń, no i będziemy mieli okręty podwodne. Tutaj teraz kolejna istotna zmiana, bardzo istotna dla niektórych: ulepszenie sprzętu eksploatacyjnego. Usuwany jest sprzęt eksploatacyjny standardowy. Sprzęt eksploatacyjny, który był do tej pory w wersji premium, staje się okrę... z, z, z zestawem standardowym, darmowym. Ja wiem, że niektórzy teraz oszaleją, bo o mój Boże, wsadzili nam materiały premium, będzie trzeba płacić, mój Boże. A nie starczy na amunicję, bo nie starczy na zakampione 90% hapsa na końcu bitwy, żeby zapłacić te brakujące 10. Oczywiście sprostowanie płacimy zawsze tyle samo, żeby nie było, że wprowadzam w błąd i nie wiem. Także, no, na pewno uprości to grę niektórym opornym niezwykle, ale no teraz będziemy wszyscy grali na tym samym materiałach eksploatacyjnych. No dla tych co nie umieli korzystać plus dla tych co korzystali żadna zmiana. Bitwy rankingowe 7 na 7 za sterami 7 meczek do wygrania 4700 stali. Lista map podana. Fajnie że wreszcie coś innego niż tylko dychy także to mi, jest, to mi się podoba. I tutaj mamy jakieś zaktualizowaną wygląd zakładki moduły. Pod tą zakładką znajdziecie teraz wszystkie ulepszenia i sprzęty eksploatacyjne do jeszcze nie okrętu. Aha, wcześniej tego nie widzieliśmy, teraz będziemy widzieć. To, to mi się podoba, to jest ok. Co tutaj dalej? Okręty mogą być zbadane i. Badane i zdobywane przez, okrę... przez okno drzewa technologicznego. Dobrze. Po co klikaj za dużo? Mapy i tryby. Zmiana mapy pętla. Stara. Nowa. Nie. To jest nowa. To jest stara. Zgadza się. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie będzie już kampienia tutaj w tej okolicy. Bez sensownego pływania tutaj za te wyspy. Tu też nie będzie. Bardzo mi się to podoba. Troszeczkę się zmienia układ wysepek. No i bardzo fajnie. Dobrze. Miej kampienia. Tutaj co się zmieniło? Aha, zostaje usunięta ta wyspa na górze, widzicie. Ona się pojawia i znika. Jak. No, już nie będę mówił. No i pozostałe zmiany to już nas no, bardzo, no, tam nie interesują. Zmiany w balansie jeszcze zobaczmy, co to się pozmieniało. Holland, Cleveland, Worcester, Seattle. Myśliwiec samolot zwiadowczy na slocie z radarem. American Corner Carolina grubość pancerza pokładu z 37 na 8 Aurora, Gangut, Valkyria, Jutland Daring. Wydłużono czas przeładowania głównej baterii o 0,1. Dziesiątych I torpedy o sekundę. To tam jeszcze z wysokich tierów nic. I tutaj też dosyć ważna zmiana. Zasięg wykrywania wszystkich samolotów został zwiększony z 17 do 16. Zasięg wykrywania jest permanentny, który określa dystans, jakiego samolot może wykryć wrogi cel. Coś więcej? Następujący okręt został dodany do testów przez deweloperów, supertesterów oraz półtwórców społeczności. No to będziemy mieli. Co? Lenin jakiejś nowej wersji? Z35, no i niemieckie rocznie. Także no, nowe zasady wchodzą na embargo. Także też raczej wam tego nie pokażę. No i cóż, starczy tego gadania, bo trochę się rozgadałem, za długo to trwa. Także z mojej strony na dziś to wszystko. Zapraszam Was do komentowania i do usłyszenia moi drodzy w kolejnym materiale. Cześć i na razie.